Witam Was w 17 odcinku serii Zagrajmy w LEGO DC Super Złoczyńcy. Ja jestem Sarcz, dzisiaj zabierzemy się za drugi dodatkowy poziom z udziałem superbohaterów. Musimy dostać się do tego miejsca i teraz możemy od razu kontynuować historię Ligi Sprawiedliwości. No co ja mogę? Tyle gadam, to i przecie głodnieję. A batoniki lubię dokładnie jak motocykle. Dużo oleju i spalona guma. No to może tyle o Batmanie. Pewnie kojarzycie innego z tych szmondaków. Ma piąchy jak młot i jak trza, to brudno pogrywa. To wam teraz wyłożę, co tam mącili Stalowa Makuwa i Pan Biegacz. I ta parka nie trafiła do żadnego sierocińca. Gdzie tam? Wylądowali w najgorętszym kociołku miasta. No, w ognistej geoelektrowni. O raju, kocham toksyczny zapach atomowego ognia i lawy o poranku. No i herosi dyndają sobie w łańcuchach, wcale nie z wełny, i robią za ozdobę wiamy. Flash odstawia to swoje wibrowanie i jakoś wyłazi, a cyborg po prostu trzaska ogniwa, tak jakby to zrobił szef Lobo. Chociaż żaden frajer nie pomyślał, żeby może zatrzymać łańcuchy dla szpanu. A poza tym są przydatne, jak trzeba podczepić sporą zwierzynę pod maszynę. A, już trzeba wstawać? Ej, co jest? Flash? Nic ci nie jest? Chyba nie. Ale nie wiem, co się stało i jak tu trafiłem. A ty? Tak samo. Ostatnie, co pamiętam, to że ta druga liga nas zaatakowała. Ta, racja. Chodź, wydostańmy się stąd i zajmijmy tymi dwulicowymi dublerami. Supek? To ty? Raju, ale marnie wyglądasz. Dzięki, cyborg. Jestem cały, tylko trochę słaby. Lepiej popracuj nad umiejętnościami miękkimi. Bez obaw, superkolego. Jakoś cię stąd wyciągniemy. No proszę, Superman uwięziony. Cyborg i Flash będą musieli go uwolnić. Co my tu mamy? Połączymy to ze sobą. A, tylko że jednocześnie tak to się przesuwa. Muszę to zrobić troszkę inaczej. Teraz jest wszystko pionowo. Aha, i wtedy tak się to zmienia. Bo tutaj nic więcej nie zrobię. Ciekawe. Jaka jest zasada? Teraz powinno być ok. Dokładnie. Mogę na to wejść? Jak najbardziej. Chyba podczepimy tutaj, co? Na to wygląda. Wyłączyliśmy coś w rodzaju generatora. W podobny sposób wcześniej w fabule był uwięziony nasz Sarge. No! Wreszcie się zbliżamy do... celu? Ach, ty musisz być Flash. Ileż ja o tobie słyszałem. Zaraz, ja cię poznaję, ten Mantis z Apokolips. Jesteśmy na Apokolips? Ładna dedukcja, Supermanie. Przydzielono mi zadanie bardzo bolesnego utrudniania ci życia. To może już wrócicie do celi. W innym wypadku przygotujcie się na konsekwencje. Trzeba będzie Mantisa pokonać, tylko... O właśnie. Musiałem poczekać. Stanie się wrażliwy na moje ataki. Znowu ucieknie? No nie. Unikajmy tego na razie. Dobra. Nie za każdym razem coś mu robię. Wam już podziękujemy. Ale dopóki mogę go nadal atakować, to róbmy to.
Chociaż rzeczywiście nie każdy atak tutaj działa. Dobra. Jak ty tego pożałujesz? To go jeszcze nie załatwiło. Dopiero dwa serduszka mu zdążyłem odjąć, ale póki co mamy spokój, więc dostańmy się tutaj na górę. Tylko że chyba flaszem akurat. A, tutaj sobie platformę przytargałem. I teraz wyżej. A, i tylko że tu potrzebuję cyborga. Patrzcie, są złote klocki. Na szczęście będę w stanie z powrotem tutaj wjechać. I widać po lewej, że jeszcze dwa takie generatory trzeba wyłączyć. Szukamy zatem kolejnego. Rozumiem, że właśnie gdzieś tutaj. No, tutaj znowu muszę się za to na flasza przełączyć, bo on potrafi skakać pomiędzy takimi ścianami. I zniszczmy to. Jeszcze raz. Coś, czego nie da się rozwiązać szybkim bieganiem? Dziwna sprawa. No, tutaj z kolei potrzebujemy cyborga. Czy to oznacza, że on też tu potrafi wejść? Sprawdźmy. A, bo on potrafi przecież sobie podlecieć. Wszystko jasne. Okej. Muszę połączyć te pary. Chyba tak. To chyba właśnie w ten sposób było. Nie, pomyliłem się. Ale spokojnie. I tak to nic nam złego się nie dzieje przez to, że się pomyliłem. Teraz dało radę. I możemy przejść na lewą stronę. Dodawać. Najpierw przez ten most, powiedzmy. A, dobra. Czekajcie, no to chyba akurat ty potrafisz. Chyba mam sprzęt i na takie okazje. W ten sposób. Kurde, nie udało się? Czemu mi się to wyłącza? Naciśnij krótko kółko. O, teraz się udało. Dobra. Tylko tutaj znowu potrzebujemy tego pojazdu. Mogę jakoś to zbudować tutaj z tych części, czy będę musiał zrobić coś innego? Chyba jednak coś innego. No bo nie widzę tutaj za bardzo możliwości. Chyba że jednak mogę na to jeszcze wejść, ale to mi po prostu wyłączyło kamerę. Więc trochę takie systemy bezpieczeństwa tutaj. No i co dalej? No bo rozumiem, że tego nie zniszczę. Tutaj z kolei może dałbym radę jednak coś jeszcze wyczarować. To jest już jakaś znajdźka najwyraźniej do zebrania. A może ja jestem w stanie tutaj również podjechać tym pojazdem? Bo przecież mamy platformę. Chyba się uda, bo patrzcie. To spokojnie powinno mnie doprowadzić na górę i wtedy podejdziemy sobie tam po lewej stronie. Tak, jak najbardziej platforma działa. A tutaj z kolei po tym, jak sobie usunąłem przeszkody, to też powinienem dać radę, kurde. Teraz się zaciąłem. No, no. Nie wiem, czy ja teraz jakoś wrócę. Dobra, udało się. Muszę uważać, bo jakoś tak dziwnie się tym steruje. Patrzcie, no. Chcę przejechać tędy. Może jednak nie da rady. Ale wątpię. Jeszcze raz. Na wprost. Da radę. Jak najbardziej. Strasznie ociężale się tym steruje. No ale udało się. To najważniejsze. I tutaj ten generator drugi wyłączymy. Co powinno pewnie dać mi znowu dostęp do dalszej części walki z Mantisem. Podejrzewam. A później jeszcze trzeci generator. I Superman będzie uratowany. Ze wszystkim muszę się sam męczyć? To co, najpierw swoich pomocników przyzwiesz?
bo póki co cię atakować nie mogę. Oczywiście, że ich tutaj mamy. Dobra, ładna animacja ataków. Tak jest. Jeszcze ktoś? Może z prawej strony? Czy z lewej? Jednak ty atakujesz, no to chodź tu. Nie tak prędko. No właśnie, w sumie to flashem powinienem tutaj walczyć, bo mogę bez problemu unikać tych jego ataków. I w razie potrzeby sam go zaatakuję. O tym nikt już nie wstanie. Obstawiam, że będzie coś takiego. Będziemy teraz z nim walczyć, aż mu odejmiemy jeszcze jedno serduszko. Wtedy zostanie mu ostatnie i pewnie pójdziemy po trzeci generator. Nie! Dokładnie. Nikt nie będzie tak robić. To było zdecydowanie do przewidzenia, więc pewnie jak ten trzeci generator wyłączymy, wtedy Superman do nas dołączy i będzie można Mantisa już tylko dobić. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, czyli tak. Ciekawe, czy to wystarczy, że ukończę już tą minigierkę. Zbieramy 10 potrzebnych przedmiotów, oczywiście. Kurde, już prawie mi się udało. Tutaj po lewej. Udało się. Jest. Znowu po lewej. Jeszcze dwa, jeszcze tylko dwa. Kurde, ominąłem. No, dałem radę. Co to jest? 9 różnokolorowych pól. Aha, czyli pewnie muszę w tej kolejności tutaj naskoczyć. Oczywiście, że tak. No dobra, zapamiętujmy, bo pewnie będzie to dalej jeszcze konieczne. Absolutnie nic skomplikowanego. Okej. Też bardzo łatwe do zapamiętania, więc lecimy. Patrzcie, to tutaj mamy kolejną część do trzeciego generatora. Miłej zabawy, kolego. Widzę, że dobrze ci się tańczy, ale chyba będę musiał ci jednak przeszkodzić. Chyba, że sam zamierzasz mnie zaatakować. Tym panom może przeszkadzać nie będziemy. A, tamten sobie na górę wskoczył. No dobra, to nie będziemy im przeszkadzać. Pora uwolnić Supermana i już ostatecznie rozprawić się z Mantisem. No i proszę, gotowe. Możesz się ruszyć? Będzie ciężko, ale nie na tyle, żeby się jakoś nie wydostać z tego miejsca. Dobra, lecimy. Nadal nie rozumiecie? Stąd się nie odchodzi! No i Mantis pokonany. Proszę bardzo. I ciach! Prosto w brzydkie ryło. Nasi herosi zadeptali karalucha na sterydach. Co dla mnie jest spoko. Ten Mantis się tak stroi, że Flash to przy nim elegant. Kurde, zielony i żółty i z tą śmieszną czapeczką. No frajer! No, chłopaki zgarnęli niebieskiego i z nim zmykają. I dobrze, bo biedak bez słońca już tak blado wyglądał. Serio? Napędzany słońcem? Ciekawe, czy Lobo nie pojawi się przypadkiem może w ostatnim dodatkowym etapie. Pokaz męskości, tak się ten dodatkowy poziom
nazywał. Zostały zatem jeszcze tylko 3 do ukończenia. Mam nadzieję, że w następnym zobaczymy jeszcze innych superbohaterów w głównych rolach, a tutaj zapewne odblokuję sobie też po tym etapie Mantisa, którego dopiero co pokonaliśmy. Do tego jest oczywiście druga postać, ale ją się odblokowuje dopiero przy przechodzeniu całości na 100%. I faktycznie Mantis odblokowany, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten etap. Ciekawe, czy tutaj w najbliższej okolicy od razu będę mógł zacząć następny level? Podejrzewam, że tak, no bo wszystko przecież powinno się rozgrywać właśnie na terenie Apokolips, a nie jest to aż taka duża mapa tutaj. I faktycznie, nie musimy nawet daleko odchodzić, żeby dostać się do kolejnego poziomu, którym jednak zajmiemy się w następnym materiale. Na razie to wszystko z mojej strony, zostawcie kciuka w górę, jeśli ten odcinek Wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!